Servus! Dzisiaj Santa Claus in Trouble, czyli Święty Mikołaj, wideo recenzja. Chodzi... Co on zrobił? Chodzi o to w tym, że jesteśmy takim... I... Pierwszy minus to, że sterowanie jest trudne, bo nie dość, że się chodzi strzałkami, to jeszcze po prostu skacze się lewym myszą. No bardzo głupie, czyli właśnie musimy zbierać takie prezenty! I właśnie tutaj tak sobie skaczemy. O! Okej, dobrze, więc w takim razie właśnie tutaj sobie tak skaczemy. I pierwsze, właśnie grafika jest taka sobie, ale to jest dobra gra. O! Właśnie, jakbyś ten, właśnie tutaj sobie tak skaczesz, patrzcie, ale zobaczcie. Patrzcie. Widzicie to? Jak to w ogóle śmiesznie wygląda. Ale dobra. Zobaczcie, jaką on ma mordę. Zobaczcie, jak on ma ryjca brzydkiego. Jakimś grubolem jesteśmy. Ja przepraszam za brzydkie słowa, ale nie miałam nikogo na myśli. Dobrze, więc tutaj sobie właśnie chodzimy. Jeśli jesteśmy takim grubolem, to on jest, to jest Mikołaj Święty. Ale nie możemy na niego mówić grubol, bo tak to on nam prezentów nie da. O! A właśnie... Zobaczcie! To drewno jest dziwnie zrobione. Właśnie te prezenty są takie kwadratowe. No to ja może pójdę, zobaczmy co będzie na drugim poziomie. Plus, że jest otwarta mapa. No właśnie tutaj jest już koniec, o! A może... O! O, jest jakiś drugi... jakiś drugi poziom. Ciekawe ile jest tych poziomów. Podobno... Tą grę się przechodzi w jakieś 50 minut. A ja mi to pewnie zajmie z go. Co? Co to jest? Jaki śmieszny! Co to jest? Co to jest? Jakiś goryl! Ja nie wierzę. Czekajcie, może. Aj! Prawie bym na niego wdepnął. O, lód! Patrzcie, lód jest śliski. No, to by była w sumie. To jest w sumie cała ta gra. Skacze się, ale naprawdę to jest. To jest. Chyba najlepsza gra, w jaką w życiu grałem, zobaczcie. O jaka morda. Ja znowu przepraszam za brzydkie słowa, ale no, zobaczcie jak to wygląda. Zobaczmy jak mnie złapią. A! On... Od początku. A nie, gruby. No nie. A mam ostatnie życie. O, dobrze, że na szczęście ma... Ale w ogóle zobaczcie jakie one dziwne ryjce mają. Zobaczcie. Ja nie wierzę. Wow! Naprawdę nie dało się tego lepiej zrobić, ale to jest chyba najlepsza gra, w jaką w życiu gram. Lepsza od GTA. To jest najlepsza gra, w jaką w życiu gram. Ma dopiero... Ona wyszła niedawno, bo ma dopiero 20 lat. Więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, nawet jest lód. Najlepsza gra, w jaką w życiu gram. Ocena 10 na 10. Grafika taka słaba, ale 10 na 10. Lux. Ja się z wami żegnam. Siewus. Mówił do was recenzent gier najlepszej na świecie.